Czołem z powiem krótki zasoba. Słuchajcie, myślę, że instrukcji tak przyjaznych jak z Ikei chyba bardzo wielu nie ma, ale z drugiej strony czasami są jakieś wątpliwości. Jeżeli ktoś by chciał skorzystać, chętnie pokażę, co trzeba zrobić. Słuchajcie, to chodzi o łóżko Nyhamny, o ile się nie mylę. Super nazwa. I co teraz trzeba zrobić? Rozpakowujemy kartą, wszystko jest ładnie zapakowane. Przede wszystkim wyciągamy te drobne manele, których trochę jest. I teraz to, co trzeba tutaj zrobić. Na tym etapie, oni akurat to robią dziwnie, że nie pokazują, ile tych śrub trzeba, tylko sobie tam rozkminiamy, prawda, z rysunków, ale to jest i tak ładnie pokazane, że i tu, i tu. No więc ile trzeba? Ano, trzeba wziąć dwie śruby z tej strony, plus dwie takie sobie nakręteczki samohamowne, widzicie, że mają taki plasticzek w środku. I to samo na jedna śruba z tamtej strony, ona wchodzi odtąd, jakby od przodu, od czoła, natomiast tam nie trzeba już nakrętki, tam już jest nagwintowany element. Czyli kładziemy sobie tą ramę, tak jak widzicie, bez materiału, to z materiałem jest na oparcie. I kładziemy w taki sposób, że to, co będzie, przypuszczam, nogą, jest po stronie tego zakrzywienia tutaj, tak? Czyli to wchodzi nam ładnie tutaj, pasuje, a zakrzywienie tam. No dobra, no to skręcam. Wiecie, no jest kluczyk oczywiście dołączony, taki sobie imbusik. Ja klasycznie wolę szybciej, ale to już wedle możliwości uznania. No i za chwilkę jestem z powrotem. Dobra. A to wygląda tak, jak widzicie, tak? Czyli mam już tutaj skręcone te elementy. Na co warto zwrócić uwagę, że chyba lepiej jednak tamtą śrubę na początek przykręcić, ponieważ ona trafia jakby na zagwintowaną nakrętkę już spawaną tam, i jak ja już przykręciłem tutaj te dwie śruby dosyć mocno, to tam było mi trochę trudniej złapać, to taki tip. No i druga sprawa oczywiście, jeżeli macie tylko imbus, a nie wkrętarkę, chociaż oczywiście mi się też to przydało, jak najbardziej. W przypadku takich tych nakrętek, o których powiedziałem, że one mają ten pierścień taki tutaj z tworzywa, wiecie, to służy temu, jak ktoś tego nie zna, że jak się już dokręci nakrętkę, żeby ona się lepiej trzymała, żeby się tak łatwo nie odkręcała, po to jest ten plastik, ale on też stawia opór, więc oczywiście tego nie powiedziałem. Wykorzystujemy ten kluczyk, tak? Czyli z jednej strony mamy kluczyk i nakrętkę, tak? A z drugiej strony mamy śrubę. No i ewentualnie skręcamy, tak? I tak, czyli jedną ręką trzymamy sobie tutaj, drugą podtrzymujemy kluczyk, a drugą korzystamy z tego imbusa, tak? To jest pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć, a druga to jest taka, że oczywiście tutaj są jakieś tam liczby pokazane, czy cyfry, no i tutaj to w tym sensie dwa razy, no, że taki zestaw dwóch wtedy był tak potrzebny po dwóch stronach. To jest naprawdę bardzo fajnie napisane. Dobra, i teraz wracamy do dalszego etapu składania. Czyli co teraz trzeba przygotować? To mamy gotowe, tak jak widzicie, pierwszą część to będzie siedzisko z nogami. Teraz mamy dwa takie elementy, ja je sobie ustawiłem, żebyście mieli jakby wyobrażenie, jak to powinno wyglądać, tak? Czyli mamy, to jest jakaś ciekawa, jakoś tutaj widzę, coś sobie Ikea powalczyła, kiedyś z tym czymś takim się nie spotkałem, to znaczy, że będzie przesuwny taki element. W każdym razie są takie dwa, tak? Bliźniacze elementy, ale one się różnią jedną bardzo ważną rzeczą. Otóż ja po lewej ręce mam ten, ponieważ on, ten plastik ma jakby tutaj profilowany i wystający do środka, tak? Zobaczcie, z zewnątrz tego nie ma, a jest w środku, tak? Czyli po lewej stronie do wewnątrz mam mieć ten plastik i po prawej również. I to jest jedna ważna rzecz. Na tym etapie potrzebne będą nam z tych, zobaczcie, jeszcze z 2, 4, 6, 8 śrub mi zostało długich. Na tym etapie, zresztą tak jak pokazuje obrazek, potrzebujemy tylko te długie i będą tylko dwie takie śruby potrzebne. I one będą przechodziły sobie, zobaczcie, od zewnątrz przez ten otwór tutaj, tak? I będziemy je mocować do tego elementu, i to jest druga ważna rzecz, że on ten, te trójkąty, tak jakby spawane, widzicie, ma tylko z jednej strony, to jest taki cełownik, można powiedzieć. I zobaczcie, on jest tak przyspawany, żeby ten element był na górze, tak? Czyli tak sobie to połóżcie na dywanie, jak ja, żebyście widzieli, że to jest na górze. Czyli to, co robimy, to wykorzystujemy dwie śruby z każdej strony po jednej, przekładamy sobie z zewnątrz i skręcamy teraz ten element, mocując tu. I uzyskamy już jakąś taką stojącą ramę, ale zwracam uwagę, tak? Te plasticzki do środka, żeby ten plastik tutaj, ta ścianka tego plastiku trafiła na ramię tej poprzeczki, która w środku ma już nagwintowane też jakąś tam blaszkę czy spawaną nakrętkę. To jest drugi etap. Do zobaczenia. Dobra. Tu mamy skręcone, tak? Jeszcze raz podkreślam, ten trójkąt, tak,
umownie mówiąc, od góry, tak? Widzimy go wyraźnie. Za chwilę też będzie wiadomo dlaczego. Rzeczywiście ma być taki przesuwny element, mówię, jakieś nowe rozwiązanie. Kiedyś beddinge było takie łóżko, to było troszkę inaczej. I teraz tak, co przygotowujemy na ten krok? Przygotowujemy sobie dwa takie płaskowniczki, czy kształtowniki, jakby tego nie nazywać. Patrzcie, jeden układam sobie w ten sposób, po lewej stronie, bo on tak będzie montowany, i drugi w sposób analogiczny będzie montowany na drugą stronę. Montujemy to jak? Ano, jak widzicie, mamy z tych śrub dłuższe, z kompletu wyciągnięte, po dwie takie podkładeczki i nakrętka. I teraz co robimy? Naszym celem jest złożenie tego w taki sposób, że zobaczcie, ten kołnierz wchodzi z jednej strony tutaj, tak? Drugi kołnierz wchodzi z tej strony, już przepraszam, pokazuję, tak? I to wszystko razem, przez to wszystko razem przechodzi śruba teraz i na koniec nakrętka. Czyli ten element będziemy przekręcać w ten sposób tutaj. Z tymi dwiema podkładkami przykładamy sobie tu, przekładamy śrubę i od środka idzie nakrętka. Jak to skręcę, zaraz pokażę, jeszcze wyjaśnię, żeby nie było wątpliwości. A więc zamontowany już mam ten element. Tak, on sobie lekko pracuje. Docisnąłem dosyć mocno. Tutaj w tej chwili już to jest całkiem dobrze spasowane. I teraz pokażę Wam drugi, żeby już nie było wątpliwości. Oczywiście cały czas korzystamy z kluczyka i ewentualnie imbusa tudzież wkrętarki, tak? Czyli to jest nam potrzebne. Śrubę mamy przełożoną razem z tymi dwiema podkładeczkami, jak widzicie, tak? Z dwóch stron. One sobie ładnie wchodzą do tego otworu tutaj. I po to to jest, tak? I teraz z tą śrubą maszerujemy sobie od zewnątrz, tak jak widzicie, wygięte na zewnątrz. Przekładamy tutaj przez ten otwór i wychodzi nam to też z tej strony. Tu zakładamy nakręteczkę i jedziemy, skręcamy. No i tyle. Następny etap za nami. Słuchajcie, mamy te ramiona przekręcone. Te tulejki, słuchajcie, grubą rozkminę tutaj przeszedłem. Nie no, te tulejki plastikowe są po to, żeby to ramię się po prostu mogło ruszać, nawet jeżeli sąsiednio je dokręcimy. Co teraz potrzebujemy na tym etapie? Ano, znów dwie drugie śruby, tak, z tych naszych. Jeszcze zauważcie, zostały nam dwie te maciupinki, takie zupełnie jakieś króciutkie śrubeczki. Dwie średnie, no i w sumie cztery długie. Pokazuję dwie, ponieważ tyle mi zostało, bo nie, tutaj już sobie założyłem. I teraz zobaczcie, jak to trzeba zrobić. Kompletujemy sobie dwa takie elementy, tak, i tą poprzeczną belkę. I teraz ten etap będzie polegał na... To jest lewa strona, zobaczcie, jak to leży. Jeszcze raz popatrzcie sobie spokojnie. Tam mamy te ramiona, tak? I teraz przekładamy od zewnątrz w taki sposób, przez ten otwór śrubę, żeby mieć ten plastik tak ułożony. Tak jakby do środka tą grzbietem, przypuszczam, że to już będzie ten element później się składał, zaraz zobaczymy. Ale nie uprzedzajmy faktów. I teraz jeszcze taka sugestia praktyczna. Zobaczcie, po skręceniu, no wiadomo, że to nie jest Lexus, tylko to jest IKEA. Zobaczcie, że mam trochę luzu. Tutaj troszkę luzu jest, więc to, że lekko dociągniemy sobie tą całą ramę, wiecie, o co mi chodzi, że ona po prostu troszeczkę jest taka odkształcona, to nic nie szkodzi, tak? Po prostu zaraz będziemy dociągać. Czyli tak jak powiedziałem, ta belka ma tu w środku też jest nagwintowany element i będziemy to w taki sposób skręcać, że nam ta belka poprzeczna się pojawi tutaj w tej części i uzyskamy już taką ramę. Za chwilę skręcę i pokażę Wam, jak kończymy ten etap. Dobra, mam skręcony ten element, jeszcze chcę Wam coś pokazać, ponieważ to jest dosyć długie ramię już i też nie chciałem, żeby to jakoś tak strasznie prężyło w trakcie dokręcania, to przecież na moment sobie podłożyłem tutaj walizkę akurat wkrętarki, to może być cokolwiek innego. Teraz to już widać, zobaczcie, że to się trzyma, jak już przykręciłem porządnie, tak? I to trzeba będzie nagrać, zobaczcie, że to jest wyżej. Wiadomo, że to troszeczkę pręży, także żebyście się nie wystraszyli, że tutaj coś jest nie tak. No po prostu to są elementy, które trzeba dociągnąć do siebie, więc teraz to co robię, to mam już ten jeden dokręcony, biorę ten element, przekładam sobie śrubę tutaj, tak? No i teraz to będę skręcał. I to na razie na tyle. Dobra. Słuchajcie, to co w tej chwili zrobiłem, to tak. Tam już mamy etap zamknięty, w tym sensie, że mamy poprzeczkę tą pionowo dokręconą. Ja muszę to podniosę jeszcze, żeby nie było jaj, że ja tu jakoś poleciałem strasznie. Czyli popatrzcie. Mamy tą poprzeczkę przykręconą. Taka rama nam powstała. To co trzeba zrobić, to te elementy, te takie sobie wodziki tutaj przesunąć po prostu ręką na razie na koniec i ustawić sobie tą ramę. I co zrobimy dalej? Ano, ten element,
który mamy już skręcony. Trzeba go, no ja to robię sam. Może tutaj jakieś, nie wiem, panie, może studentki tutaj razem sobie skręcacie. Tak czy inaczej, no warto, jeżeli macie możliwość, wygodniej po prostu jest, bo to nie jest jakieś ciężkie, przynajmniej z mojej perspektywy. Tak, jestem mega silny, słuchajcie. Żartuję oczywiście. Należy sobie to położyć w taki sposób, zobaczcie, że nogi są z przodu, tak? Kładziemy sobie to delikatnie i to, co teraz trzeba zrobić, to ustawić to w taki sposób, no będzie mi ciężko to teraz jeszcze pokazać, sam to muszę, wiecie, na kilka jakby ruchów zrobić. Mamy ten element, ma trafić tu, czyli to się ma tak, wiecie, nam spasować ładnie i to do tego służy. Oczywiście tutaj, mówię, mi się też przyblokowało, trzeba to ustawić sobie na środku. Czyli z jednej strony te plastiki mają się zejść, tak? Zobaczcie, o, żeby tu było widać, ten z tym. I druga sprawa, która jest kluczowa, popatrzcie. Ten element ma wjechać do środka, tutaj wsuwamy do tego profilu. Czyli trzeba sobie to najpierw po prostu równiutko ustawić, tak, rozumiecie? A później, oczywiście na razie to mi się przesuwa, ponieważ robię to jedną ręką. A później te elementy wsuwamy do środka. I tutaj od góry przykręcamy tą najmniejszą, śmieszną śrubeczką, o której wam mówię. Mamy tylko dwie i tak naprawdę tylko one na tym etapie będą nam potrzebne. Czyli układamy sobie to siedzisko, tak, z tymi nogami z przodu. Trafiamy plastikami i później na koniec musimy tym elementem sobie tutaj tym dojechać i skręcić. Zaraz pokażę, jaki będzie efekt. Nie chcę lecieć za daleko, więc już wam pokazuję. Zobaczcie. Tutaj już sobie wsunąłem ten element do środka, ale tu na razie mam krzywo, no bo całość nie jest ustawiona. I druga rzecz, zobaczcie. Na razie mam na końcu tutaj to. Wstępnie sobie to spasowałem. Podpycham to od przodu i zobaczcie. I to tak ładnie wjeżdża, że tutaj mogę wkręcić już sobie tę małą śrubkę. No co ważne, oni pokazują, żeby to ładnie pasowało też tu, widzicie? Teraz te dwa elementy, one się ładnie ze sobą tutaj zgrywają. Oczywiście kluczem jest jeszcze wkręcenie tych śrubek, dobra? No dobra, słuchajcie, to zaczyna nabierać już kształtów łóżka, przynajmniej jego ramy. Mamy to w tej chwili takie złożone, jak widzicie. Ważne jest co, że te elementy do siebie pasują, te plastiki, tak? Ta góra, dół. To można sobie lekko unieść i tak ustawić. Z jednej i z drugiej strony to nam pasuje, tak? Jak widzicie? I to, co trzeba zrobić, to tu już ustawiłem, popatrzcie. To jest taki mechanizm, tak? Czyli to ramię już dojeżdża nam do końca. Dosunęliśmy sobie tą górną część i popatrzcie. Hop, to ma zaskoczyć. Jedna, druga strona. Po co ma to zaskoczyć? Ano po to, żebyśmy na tym etapie tymi profilami, tak? Bo widzicie, ustawiłem sobie to łóżko w taki sposób, to będzie góra, tak? Oparcia. To będzie tutaj stało przed nami, więc tymi otworami należy trafić na ten jeden i drugi trzpień. Po prostu to nałożyć i wtedy można skręcić. Oni to faktycznie pokazują, że najlepiej to zrobić w dwie osoby. No byłoby super, gdyby one tutaj były. I co ważne, na tym etapie używamy już, śrub mamy coraz mniej. Używamy w tej chwili jeszcze teraz tych średniej długości śrubek, czyli bierzemy sobie, potrzebujemy po jednej takiej śrubie i za chwilkę to będziemy skręcać. Co ważne, trzeba będzie wykorzystać jakby dolny otwór tutaj w tym profilu, bo on, pokażę wam tutaj, widzicie, on ma dwa, to są dwa otwory, więc mamy wkręcić dolny. Przypuszczam, że to będzie kwestia mocowania tam tych ramion, które mamy z tyłu, ale to za chwileczkę, nie będziemy tego wyprzedzać. Czyli jeszcze raz, to co w tej chwili trzeba zrobić, to nałożyć to oparcie na te trzpienie i śrubą średnią z nakrętką, czyli mamy, potrzebujemy te dwie śruby średnie i dwie nakrętki na tym etapie, tak? To sobie przygotowujemy i za chwilkę nałożę sobie to oparcie i będę skręcał. Dobra, pokazuję teraz z tyłu, żebyście mieli pełny obraz, jak to wygląda. Czyli łeb śruby mamy z tej strony jest nakrętka, czyli to jest tak, jakbym jestem za łóżkiem. I zobaczcie, jak to wygląda z tej strony. Ano tak, że przekładam sobie śrubę od środka na zewnątrz i tu będzie nakrętka, tak? No i to jest ten etap. Zaraz wracamy, już będzie ostatni etap, dokręcanie tych ramion. Dobra, mamy ostatni etap, słuchajcie. Co zostało? Dwie śruby, dylematów żadnych nie ma, to są długie śruby. Z tego co patrzę, mamy znowuż te nasze takie plastikowe podkładko tulejki i co jest ważne, zobaczcie. Znowuż bierzemy ją w taki sposób sobie, że ten koniec jest, jeden jest do środka, z tej strony, tak, od zewnątrz też drugą kładziemy, co zaraz pokażę, bo tylko to mi się rozpadnie i przekładamy sobie z tej strony śrubę.
Zaraz to wszystko jeszcze pokażę. Czyli wygląda to tak, że mamy śrubę przełożoną. Ona się będzie tutaj ładnie kręciła, bo o to chodzi. Przenosimy sobie to ramię do tego górnego otworu. I teraz, oj, wypadło to, oczywiście się zdarza, nie ma problemu. I teraz do tego górnego otworu po prostu przechodzimy, no, złośliwość rzeczy martwych. I dokręcamy od środka tutaj nakrętką. Zaraz złożę i będziemy kończyć. Słuchajcie, tamtą stronę mam już skręconą, jak widzicie, trzyma się ten spornik. To, co chcę Wam tutaj pokazać, to zobaczcie. Mimo, że mam to wszystko ustawione tak, jak powinno być, na tym etapie, nie wiem, czy to będzie widać, zobaczcie, jaki jest dystans. Czyli wiecie, mam to ramię, które będzie pracować za chwilkę z łóżkiem. No i zobaczcie, jaki tu jest odstęp, nie? Zobaczcie, ile ja to muszę dogiąć. Także to się nie bójcie przypadkiem, że coś jest nie tak. No tak po prostu to wygląda. No trzeba to troszeczkę podociągać, tak? Przełożyć śrubę, docisnąć. Tutaj też mam problem z skrętarką, mógłbym jakiś z jakiegoś przegubu korzystać. Moja rada praktyczna jest taka, że przez długi czas, jakby przez tych kilka obrotów, warto to zrobić w ten sposób, że trzymacie sobie, kręcicie kluczem, tym imbusem, którego nie wyciągacie, tak, ze śruby, kręcicie sobie, a przekładacie tylko kluczyk. Ściągacie, zakładacie, a pracujecie kluczem, który jest z tej strony, a raczej był. No słuchajcie, nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale to już ostatnie wejście, aż się łezka wokół wkręci, tak mi się, słuchajcie, miło z wami tutaj skręcało. No koniec, kurczę, pieczone, no. Słuchajcie, jakieś odznaki by trzeba było, ordery, wiecie, wizyty w zakładach pracy. No, bohater we własnym domu, koniecznie, słuchajcie. Patrzcie, łapiemy za dół, myk. Ładnie już pracuje ten mechanizm. Przypomniałem sobie, że Beddinge, czyli poprzedni model, miał tutaj problem. Jakby ten element, ta część ramy opierała się tutaj na tej poprzeczce, z tego co pamiętam. Jakoś tak to było zrobione, że to się lakier zdzierał, wiecie, czy ja sam podklejałem jakimiś filcami, czyli oni wyciągają wnioski. To jest fajne, to jest, kurczę, sprytne, czyli uczą się po prostu na błędach. W międzyczasie zauważyłem, że to się troszkę rusza, na przykład ten element, ale oni to dokręcali i myślę, że mogli to z premedytacją zrobić, bo zauważcie, że jak już kliknęło, prawda, no to możemy składać łóżko, to oparcie jest krótsze, tak jak patrzę, od siedziska i zobaczcie, chodzi o to, że ten element tutaj, te dwa plastiki mają na siebie trafić, hop, tak? Tutaj one się tak, one ustawiają całe łóżko, tak pozycjonują, ten plasticzek troszeczkę, widać, tu pracuje, ale o to chodzi, nie? Także słuchajcie, no można sobie pogratulować, ja Wam gratuluję. I cóż, no, bardziej prawą ręką chyba, no, wybaczcie. Jak się podobało, kciuk w górę, subskrypcja z dzwonkiem. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę wielu sukcesów na różnych płaszczyznach, nie tylko meblo skręcania. Pozdrawiam Was serdecznie, do następnego razu.